długo skrywana prawda wem, jak miłość wreszcie wyjdzie na jaw. W 1428 odcinku M jak miłość, tuż przed wejściem do kościoła. Andrzej Budzyński, Krystian Wieczorek i Anka Weronika Rosati. Którzy zostaną rodzicami chrzestnymi, pokłócą się. Ale Magda Anna Mucha tego nie zauważy. Jednak podczas przyjęcia w domu na Deszczowej Janka doprowadzi Magdę do takiego stanu. Że ta zaleje się łzami i zrozpaczona ucieknie. Kochanka Andrzeja powie Magdzie o ich romansie. Chrzciny Emilki Marysia Merklein i Zuzi Alicja Kłos. Bliźniaczek Kingi i Piotrka Wem jak miłość, skończą się rodzinnym skandalem. W 1428 odcinku M jak miłość na początku uroczystości, tuż przed wejściem do kościoła. Anka znów szantażem będzie próbowała zmusić Andrzeja Budzyńskiego, Krystian Wieczorek. By z akt sprawy o przekręty w handlu dziełami sztuki usunął nazwisko jej wspólnika. Paradoksalnie to właśnie największa intrygantka i oszustka W. M jak miłość zostanie matką chrzestną jednej z córek z Dunińskich. Ojcem chrzestnym będzie z kolei Budzyński. Ponieważ prawnik nie zgodzi się złamać prawa. Była kochanka spełni swoje żądania, powie Magdzie o ich romansie. Powstrzyma się jednak, by nie robić afery w kościele. W 1428 odcinku M jak miłość wielkie święto córeczek Kingi i Piotrka stanie się okazją. Do rodzinnego spotkania i przyjęcia najpierw w bistro za rogiem. A potem w domu na Deszczowej. Jak informuje świat seriali podczas chrzcin bliźniaczek. Anka rzuci jeszcze do Andrzeja kąśliwą uwagę przy Magdzie. Kto by pomyślał, że zostaniemy rodzicami chrzestnymi, ale zawsze. To jednak bardzo zbliża, nie uważasz? Kiedy już pożegna się z Kingą i Piotrkiem w cieli. Życie swój bezwzględny plan zniszczenia szczęścia Magdy i Andrzeja. Wyślę do przyjaciółki SMS-a, w którym wyjawi jej, że była kochanką Budzyńskiego. Doprowadzi do tego,
że Magda zaleje się łzami i wybiegnie z domu na Deszczowej. Nie będzie chciała słuchać żadnych wyjaśnień ukochanego. Wiem, jak miłość Andrzej szalenie kocha Madzie, ale nie ma wpływu na to, co wydarzyło się w przeszłości. Dwa lata temu, tuż po rozstaniu z Martą, Dominika Ostałowska, prawnik, wdał się w romans z Anką. Wtedy jeszcze nie wiedział, że urocza malarka i chodakowska był kiedyś przyjaciółkami. Gdy prawda wyszła na jaw, Andrzej zamknął się w sobie. Budzyński próbował powiedzieć Madzie o romansie. Ale gdy dowiedział się o jej problemach ze zdrowiem, postanowił jej nie denerwować. Sprawy zabrnęły tak daleko, że teraz już nie może zmienić taktyki. Naiwnie wierzy, że Waszkiewicz nie powie o niczym Madzi. A ona używa tego jako karty przetargowej w negocjacjach z prawnikiem. Jego męczą jednak wyrzuty sumienia. Dlatego, by zagłuszyć swoje błędy, kupi Madzi prezent. Chodakowska będzie w szoku, gdy w 1425 odcinku M jak miłość. Andrzej wręczy jej kluczyki do pięknego, czerwonego garbusa. Madzia będzie zachwycona, a wtedy na Deszczowej pojawi się Anka i jak zwykle wtrąci swoje 5 groszy. Boże! Naprawdę? To dla mnie? Jaki piękny! Czerwony! Widzę, że święty Mikołaj w tym roku się postarał. Cześć, maleństwo! Ty wiesz, jak dogodzić kobiecie? Magda będzie podekscytowana. Koniec z koszmarnymi dojazdami, podkreśli Budzyński. Cześć! Zimno jak diabli, ale widzę, że miłość kwitnie. Czy i to samochód? Zapyta od razu Anka. Mój. Andrzej mi właśnie kupił. Piękny, co? Czerwony. Mruknie Waszkiewicz. Mój ulubiony, ucieszy się Magda. Magda i Budzyński zem jak miłość najgorsze mają już za sobą. Przynajmniej tak się wydaje, bo po tym jak Andrzej cudem uniknął więzienia, gdy został oskarżony o próbę gwałtu przez Karolinę i Gagurecka. Zakochani będą żyli w przekonaniu, że już nic złego ich nie spotka. W ich związku zapanuje sielanka, ale do czasu. W 1398 odcinku M jak miłość Madzia poruszy z Andrzejem drażliwy temat ciąży i dziecka.
Kilka lat temu Magda przeszła przeszczep serca. Omal nie zmarła, gdy czekała na nowe serce i od tego czasu jest pod szczególną opieką lekarzy. Kardiolodzy odradzali jej zajście w ciążę, bo ryzyko śmierci w jej przypadku jest bardzo duże. A poza tym Chodakowska przyjmuje leki, które zapobiegają odrzuceniu przeszczepu. W 1398 odcinku M jak miłość spróbuje przekonać Budzyńskiego. Że mimo jej problemów ze zdrowiem ciąża nie będzie stanowić problemu. Czuję się dobrze. Zresztą, sam wiesz. I od ponad roku mam naprawdę dobre wyniki. Jeśli się decydować, to tylko teraz. To ostatni moment. Myślę o tym od dawna, dużo czytałam na ten temat, relacje kobiet w mojej sytuacji, które urodziły. To jest możliwe. Wiem, czuję, że mój lekarz da mi zielone światło. Budzyński na myśl o dziecku wcale jednak się nie ucieszy. Magda, nie zrozum mnie źle, ale ja nie mogę się na to zgodzić. Przepraszam. Za dużo dla mnie znaczysz. Nie umiałbym, nie chcę tak ryzykować. Zakochani wychowują razem Maćka Franciszek Pszanowski. Adoptowanego syna Magdy i jej byłego męża, Olka Maurycy Popiel. Ale kobieta ma tak silny instynkt macierzyński, że zapragnie własnego dziecka. Budzyński też jest już ojcem. Gdzieś za granicą mieszka jego jedyny syn Piotrek Hubert Zduniak. Owoc jego romansu sprzed lat z Edytą Ewa Bukowska, ale Andrzej nie utrzymuje z nim kontaktów. Tak jak i z pasierbicą Anią Weronika Wachowska. Córką Marty Dominika Ostałowska, którą pokochał jak prawdziwy ojciec.